Słuchajcie, jest i on. Przyjechał do nas z dalekiej Hiszpanii. Don Corleone. Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowy. Tak jak obiecałam, chciałabym Wam dzisiaj przedstawić kolejnego pięknego wałacha, który zagościł w naszej stadninie. Ma na imię Don Corleone. Czekaliśmy na niego z niecierpliwością i nie ukrywam, że każdy z nas, instruktorzy i właściciele stajni, są niezwykle zadowoleni z tego i przeszczęśliwi, że ten koń do nas w końcu dojechał. Więc zachęcam Was, byście obejrzeli ten odcinek do końca. Jest i on, Don Corleone, właśnie przyjechał do nas z dalekiej Hiszpanii, słuchajcie. Już się w nim zakochałam. Przepiękny koń. Dużo umie. Wyszkolony na poziomie C. I zmierzamy na padoczek. Niech idzie, się wyluzuje chłopak. Pewnie wszyscy zastanawiacie się, skąd pomysł, by ściągnąć konia z Hiszpanii. Powiem Wam, że wyszło to dosyć spontanicznie, ale była to bardzo mocno przemyślana i głęboka decyzja, ponieważ był moment, w którym szukaliśmy koni na pewnym poziomie. Niestety cena była nieadekwatna do umiejętności konia i pojawił się pomysł, żeby skontaktować się z dobrą znajomą pani Kasi, która właśnie tam handluje końmi i ma dostęp do koni, które są wystawiane na sprzedaż na takim poziomie, na jakim my szukaliśmy konia, czyli do konia dorosłego, bardzo dobrze wyszkolonego, najlepiej do poziomu N, a on jest zdecydowanie nawet wyżej. No i tam udało nam się znaleźć takiego konia w dosyć, można powiedzieć, rozsądnych pieniądzach. Niewiele myśląc dostaliśmy ileś ofert, bo to nie było tylko, że jedna, ileś ofert koni. Przeanalizowaliśmy, przestudiowaliśmy wszystkie oferty i nie ukrywam, że tego konia, jak zobaczyłam, powiedziałam, koniec, mówię, ten koń musi być nasz. Ten koń się nadaje, ten koń jest fajny, ten koń się dobrze porusza, ten koń bardzo fajnie prezentował się na filmach, dlatego tak naprawdę decyzja była bardzo szybka. Czekaliśmy dosyć długo tylko na decyzję weterynarza, czekaliśmy aż no, będą zrobione pełne badania. Dzięki Bogu przeszedł je wszystkie, był zdrowy, jest zdrowy, więc dokonaliśmy transakcji po prostu, tak? Dokonaliśmy transakcji, która zakończyła się przyjazdem tego konia. Transport trwa parę dni. Don Corleone jak jechał do nas, to jechał przez parę godzin. Był postój, zostawał na noc w stajni, odpoczywał, był nakarmiony. I potem znów załadowany do koniowozu i jechał do Polski. Przyjechał w dobrej kondycji, dobrze się czuł, ale musiał mieć parę dni na zaklimatyzowanie się, ponieważ no, Hiszpania a Polska to jest znacząca różnica, ale naprawdę bardzo dobrze zareagował. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Don Corleone nie jadł nigdy owsa. Najlepsze jest to, że dowiedzieliśmy się, że nie jadł też nigdy trawy. Był karmiony tam trawokulkami oraz słomą, co było dla nas, jako ludzi z Polski, którzy no, my bardzo obficie karmimy nasze konie, było naszym dużym zaskoczeniem. Ale oczywiście przeszedł na paszę, zaczął wychodzić na łąkę stopniowo i dalej nie rozumie trochę, po co ta dzicz tam jest, ta trawa, bo konie się przemieszczają po łąkach, wałaszki po trawie biegają, a on często stoi na tym klepowisku i patrzy, jakie dzikie konie chodzą po trawie. Ale zaczął coś tam skubać, zaczął trochę jeść tej trawki, więc chyba koledzy z pastwiska powiedzieli mu, że to się je i to jest dobre. No, i jest wszystko w porządku. Więc bardzo się cieszę, jak szybko i jak fajnie zaklimatyzował się w naszej stadninie. I nie mogę się doczekać, kiedy wejdzie w taką systematyczną pracę, ponieważ teraz skupiamy się na tym, żeby wdrożyć go do pracy, troszkę wyrobić mu kondycji i dać mu taki czas, żeby rzeczywiście się zaklimatyzował. Ma już za sobą pierwsze tereny. Bardzo fajnie się zachowuje w terenie, nie ma większego z nim problemu. Na początku był taki zdziwiony las, u Jezu, śmiesznie tak dosyć poruszał się, ale jest bardzo fajny, bezpieczny, stabilny, co jest najważniejsze. Nie jest to koń jakiś dzikus, ani nie ma głupich pomysłów, wręcz odwrotnie. Jest bardzo fajny,
taki usystematyzowana jego głowa jest, co jest bardzo budujące i bardzo mnie to cieszy. Po paru dniach odpoczynku i zaklimatyzowania się, dołączenia do stada, Don Corleone poszedł pierwszy raz pod siodło. Z wielką niecierpliwością czekałam na ten moment, żeby na niego wsiąść i zobaczyć, jak to jest na tym pięknym wałaszku. I słuchajcie, bardzo fajnie, bez problemu pracowaliśmy na placu. Robiliśmy zupełne podstawy, nie wymagałam od niego nic więcej poza poruszaniem się w trzech chodach, tak żeby zobaczyć w jakiej on jest kondycji, jak reaguje na pomoce. I jestem szczerze zachwycona w jaki sposób. Zrobiliśmy nawet parę lotnych zmian nogi, tak żeby zobaczyć, czy na pewno to umie. No i zdecydowanie umie. I przed nim myślę, bardzo fajne chwile w naszej stadninie. Będzie to koń na pewno zdecydowanie dla jeźdźców bardziej ambitnych, w takim sensie, że bardziej zaawansowanych, których na pewno będzie cieszył i będzie spełniał się w tej roli jako koń do małego sportu oraz koń do nauki na obozach sportowych czy bardziej ambitnych treningach ujeżdżeniowych. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podoba nasz kolejny nowy konik, koń Don Corleone. Ma piękne, dumne imię, ale co za tym idzie, jest przesympatycznym zwierzakiem, bardzo fajnym, bezpiecznym, zdrowym, co najważniejsze i po prostu jest piękny. Zapraszam Was do nas, by go po prostu zobaczyć, by zobaczyć naszego pięknego Hiszpana. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję Wam, że jesteście i zachęcam Was do śledzenia nas na wszystkich social media, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy właśnie na YouTubie. Dziękuję Wam i do zobaczenia.